I on na tej polanie, tu Rosinowej, pasa już przeszło 40 roków. Dawno nie bywało tak, co by robili trudności z wypasaniem bydła, ale no i kiedy zrobili z tych parków Taczański Park Narodowy, zmusili co po niektórych, co by posprzedali te polany. A no i ja jedyny nie zgodziłem się na przymusowe wywłaszczenie i od paru lat muszę nielegalnie paść owce. Płacę za te pasenie podatki, a ta władza zmusza mnie do płacenia kar co tydzień po 4000. I ciągle mnie podają z tej polany do sądu. I zebrało się może i przeszło kilkadziesiąt tysięcy złotych. I na wiosnę to gadają tak, co pójdę do więzienia, jeśli nie zapłacę tej kolei. Ja nie będę płacił, bo ja pasę na własnej polanie. Przecież jestem tu jedynym bacą tu na Tatrach Wysokich. Ten pasterski, starodowny folklor nie może razem ze mną zaginie. A tu męcą mnie i męcą, a przecież jest teraz polska ludowa demokracja. Bardziej mnie męcą, jako za Niemca bywało. I ta władza chce mnie na siłę stela wyrzucić, ale ja się nie dam, będę, bo muszą się przypomnieć zbójnickie, starodowne czasy, że będziemy się i ciupagami bronili.